Teraz będziemy malować to zdobienie. Jest ono bardzo proste i wraz z użyciem spider żelu, który jest tutaj na obramówkach oraz tutaj na dole. Więc właściwie pierwszą rzeczą, którą musimy wiedzieć, no to po prostu, że musimy narysować listka. Listek ma taki kształt, więc z tym chyba nie powinno być dużego problemu. Będziemy malować tutaj kształt tego listka. Następnie w środeczku normalnie paint żelem sobie namalujemy te środeczki. A następnie już cała praca na spider żelu. Czyli będziemy zaczynać od góry i po prostu sobie tutaj robić obramowanie. Tak samo z tej strony. I tutaj na dole wiadomo, że już jak spider żel nam się zrobi, to się zrobi. I nie mamy na to wpływu za dużego. A tutaj mamy już kropeczki dodane normalnie sondą.